można przyrody. Takie wykorzystywać, by obchodzić. No ale tak było, tak samo na przykład to jest rozpuza, nie? Mhm. Na przykład to jest taki jasny... No tak, ale zgodzisz się, czy zgodzisz się, że gdyby nie, a groźba tego, jak zareaguje, prawda, Unia Europejska, plus B, masowe ruszenie ludzi, to przecież tam już weszły maszyny, prawda? A potem lecicie, lecicie na zadranie. Po co wy tam kopicie te takie losy jeden za drugim? A potem, o Jezu, Jezu, po co jak na raka, prawda, zapada. To jest cały świat się wali. Jak na raka. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Jak ktoś na raka zapada, to się bardzo źle czuje i ma straszne duchy z sumienia. Cały świat mu się dawa. Żydowska płaczka to była. Także proszę Państwa, ta żydowska płaczka tutaj od czasu do czasu trafia się nam w radiu Tok FM, to jest z Mokotowa, z Czerskiej 8/10. Tam wielokrotnie żeśmy były, nawet tam Rysia też miała wywiady w radiu Tok FM, co my tutaj też pokazujemy w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Extra, że nawet Rysia o tym nie wie, że tam na żywo mówiła, ale jak jeszcze był Penderecki i wystawa była w foyer Gazety Wyborczej, proszę Państwa, redakcji Gazety Wyborczej, radia Tok FM, to Rysia się reklamowała, mówiła, o jej trzeba uważać, bo tam są te Żydki. Ja mówię, Rysia, no to ja będę musiała ciebie do tych Żydków wysłać. Tak, żebyś ty się zahartowała i żebyś ty się przestała ich bać. Już teraz oni nie mordują chyba. No, proszę Państwa, bo kiedyś, jak to rodzice mówili, że beczkę gwoździami po... wbijają te gwoździe, że do środka czubkami ostrymi i tam dziecko wrzucą i tak z góry puszczą, toczy się, toczy, krew się sączy, nowa i świeża. Także widzicie Państwo, takie rzeczy opowiadali zawsze rodzice. Natomiast nic więcej. Poza tym, proszę Państwa, jeśli chodzi o Mormonów na przykład w Ameryce, to w faktach i mitach, to jest fakt autentyczny, że niejedną wioskę, na przykład Mormoni, wymordowali ludzi, na przykład ludzi przykładowo, pozostawiając dzieci, które to dzieci były wychowane na świętych w dniach ostatnich. Także tutaj mamy w Europie, skąd biją złe wibracje, bo tu ludzi palili na stosie księgę Biblii też, a tam macie takie o. Inne, prawda? Wszędzie tam, gdzie jest, proszę Państwa, ta ciemnota, ta ślepota, zaciemnienie, no to przecież parafianin, prawda? To ciemny, zacofany, przesądny, nawet niewychowany, w słowniku wyrazów obcych, to przecież o tym wszystkim przeczytacie. Parafianin, ciemny, zacofany, przesądny, przesądny, nieobyty, niewychowany. Także im starszy słownik sobie kupisz, nabędziesz, zdobędziesz, to będziesz szczęśliwy. Tutaj mamy tych książek pewno, może tam w tej walizce. Tam może Biblia jest. No, bym bardzo chciała Biblię znaleźć, ale wiecie Państwo, ponoć można kupić Boszą Biblię za 45 zł i wszędzie jest imię Boże Jahwe. Jest 7000 razy aż imienia Bożego Jahwe. To co mało czy dużo? Radio Tok FM, pierwsze radio wiadomości trochę. Dajmy trochę wiadomości. Bo tutaj teraz ta reklama będzie na grosz. Ta reklama będzie za grosz. Weekend Radia Tok FM. Także wiecie Państwo, mamy weekend. Proszę Państwa, Nuria Sylwa Fernandez jest naszym gościem. Rozmawiamy o Polsce, o Hiszpanii, o ochronie przyrody tu i tam, o zwierzętach. A skoro powiedziałam zwierzęta, to znamy Adama Wajraka jako autora książek o zwierzętach. I które z tych zwierząt żyły w waszym domu, prawda? Myślę sobie, że nie mogłyby tak żyć,
I Adam nie mógłby poświęcać tyle czasu i tak zajmować, gdyby nie twoja aprobata dla tego, prawda? Razem żeście się tymi zwierzętami opiekowali. Tak, to słynna, słynna wydra to była? To nie, tak, Julek. Imieniem Michał szafuje, właśnie. To teraz imieniem Adam. Pod tym względem włożyłaś dużo wysiłku, czasu, energii w to, by tymi zwierzętami się nieraz zajmować, które trafiały. I nie mogę stąd się zatorać. A oprócz wydry, co jeszcze było? Ja pamiętam bociany, które Adam opisywał. Mieliśmy bociany, mieliśmy kuny, kopuny, prawosławia. Że tu a tak, jest książka Kuna za Karolaferem. Ani nie ma tych mormonów, może i dobrze, że nie przyjęli się mormony, że uciekli z powrotem do USA. Ani dla Ameryki Białystok, bo jak oni mordowali. Wioskę całą wymordowali, jak ich zostawili, żeby ich wykształcić, wychować na mormonów. To chyba dobry pomysł. A teraz macie jakieś zwierzęta, jeśli tak podróżujecie? Nie, teraz mieliśmy trójka psów. Aha. I oni już się zrobili staruszki, powoli umierali, najpierw aha, jeden, potem drugi, potem trzeci. Ostatnio była Antonia, bo była najmłodsza, taka słynna Sunia, która się opiekowała Julek i tropiła wilki, strasznie to się mi pomagał w czasie robienia doktorat. No i teraz jakoś fika, potrzebowaliśmy taka przerwa, wiecie, tak emocjonalnie też. Bo ja nie chciałam, oczywiście się bardzo lubi psów, ale chciałam mój psów, nie chciałam innych psów. I teraz już powoli zaczynamy myśleć, ale to jest prawda, czy dużo podróżujemy. I ja też mam taka teoria, czy wolę, czy pies mi wybrał, nie ja. Tak, to znaczy rozumiem, pies, rozumiem, pies, to tak jak ja mówię zawsze, że te moje psy, to ja ich tam nigdzie nie szukałam po prostu, one po prostu szły ulicą. I mnie sobie wybrał. I to już na to, czy tam nawet kot. I na to nie miałam specjalnie, specjalnie wpływu. Ja w swoich audycjach często poruszałam kwestie związane z ptakami. I Adam przecież zajmował się i zajmuje się ptakami. Kwestie polowań na ptaki. Jak to u nas wygląda? Po co w ogóle są polowania na ptaki? Że to jest tylko dla przyjemności? Jakie jest twoje zdanie? No myślę, że na pewno po to, czy jeść, na pewno to nie jest, nie? No. To jest, no to jest taki sport, taka zabawa, ja też nie rozumiem, nie wiem, czy to dla mnie tego czasami jakikolwiek zwierząt, to czasami musiałam to zrobić, nie ja, albo na przykład musieliśmy uspić niektóre nas psów, ale niektóre zwierzęta, które się opiekowaliśmy, i to dla mnie nie jest miłe, dla mnie to nie spowodowało żadna radości, tak się ja... No, tego nie mogę za bardzo rozumieć, co to im daje, ale na pewno to nie jest po to, czy jeść, bo oni są głodni i muszą polować, bo mamy wszystko, po prostu w Europie wyczucimy połowa żywności, wyczucimy do kosza śmieci, tak? No więc to jest rozrywka. Myśliwie mają silną pozycję, ale kraj, który reprezentujesz, czyli Hiszpania, należy do tych krajów z południa Europy, gdzie ptaki są przecież zjadane masowo, polowania na nie są masowe i tak dalej, prawda? Centrum papieża, bardziej niż Polska. No na tej kraji południa tutaj myśliwie są silne, ale nie teraz tak silne jak w innych krajach. I proszę Państwa, burza, tam gdzie ja mieszkam, to jest tyle myśliwie, co w cała Polska. Ale wiecie Państwo, zimno jest. I myślę, dlatego tutaj jest tak fajny. No popatrzmy, właśnie narzekamy na lobby myśliwskie i ja w tych audycjach. Powiedz, ty teraz kierujesz zespołem, prawda? Masz pewną pozycję, już ileś lat się tym zajmujesz, ale jako kobieta, cudzoziemka, mając taki dziewczęcy wygląd, Nie miałaś jakichś problemów w zafunkcjonowaniu w świecie, czy to naukowym tutaj, czy w świecie właśnie mężczyzn? Musiałaś sobie z tym poradzić? Miałaś jakieś problemy? Z niektórych kolegów naukowcami tak. Miałam ten problem i ciągle mam. Oni jakoś tego nie mogą akceptować, że kobieta musi być lepsza musi być i bardziej efektywna, nie? Ale oczywiście wystarczy, że Polacy to mężczyzną, które bardzo dobrze współpracuje z nimi wybierają, i tak, po prostu traktują mi cudzoziemcami, no bo tutaj wiecie Państwo, jak my mówimy Rumunka, ale dalej myślę, czy kobieta wszędzie musi postarać więcej, że to jest
Na pewno, Rumun, czyli ja nie byłam taki malutka hiszpańska, tylko taki wielki Polak z wąsami. Z wąsami, to może inna rozmowa, nie? Może musisz zrobić habilitację, zostać profesorem, Sylwia. Masz habilitację? Przepraszam, nie wiedziałam. Nie, no to słuchaj, nie, no to już przepraszam, ale to doktor z habilitacją, doktor habilitowany, to trochę co innego. Nie, ale ja jestem ta sama osoba. Ja wiem, no ale to z punktu widzenia, gdy mówisz o tym autorytecie, prawda? Tylko z kolei niesiesz ten przekaz, tak jak powiedziałaś, uśmiechnięta, niewysoka, szczupła, drobna Hiszpanka. No, ale też mam dużo kolegów, które mi popierają i szczególnie ten mój zespół, tak? Gdy pracujemy razem, to bardzo fajnie pracujemy. Bo ten zespół to jest osoby, które tropią niedźwiedzie, tak? To jest kto? To są pracownicy TPN. A, parku, Tarczyńskiego Parku Narodowego. Parku Narodowego. Plus moja ekipa bardziej naukowca, czy tak powiem, która pracuje w Instytutu Ochrony Przyrody. Aha. No. Także w sumie jesteśmy teraz dużo. Nie liczę, ale 15-20 osób, nie? W sumie. A co z wilkami? Zajmujesz się dalej wilkami? Nie. Tylko padlinę, nie? Tylko ofiara wilków. Mm-hmm. Trochę czasami. Ale są zwierzęta, które bardzo lubię. Strasznie chciałam kiedyś, nie? Wrócić do tej padlina, do wilka. Mm-hmm. No, zawsze lubiłam i brałam udział w tym projekcie i tak naprawdę wszystkie zwierzęta lubię. No. Ale mam moje ulubione, no? Niedźwiedź bardzo lubię, kruki bardzo lubię. No. Bo to są bardzo mądre. Ja głupie zwierzęta nie lubię, tylko mądre. Kruki są bardzo mądre. Bardzo mądre. Niedźwiedzie też są strasznie mądre. Strasznie. No na przykład tej Iwo, co ci mówiłam. On czasami też mamy czucia, czy właśnie tej jest. Oni każdy niedźwiedź jest inny. Oni mają taki personality. Taki. No dobrze, ale przecież tak, nie obserwujecie ich tak z bliska, macie sygnał, gdzie idzie, bo z powodu obroży. Gdzie ty znajdujesz osobowość zwierzęcia w tym? No. Że ona na przykład co, jeden tak do przodu, do tyłu, jeden się, znaczy, oczywiście tutaj robi jakąś karykaturę, jeden chodzi w kółko, w czym widzisz tę osobowość tego niedźwiedzia? No niedźwiedzie są taki trochę duch las, nie? Powinnać tropy. Czy on gdzieś wyjął, ale jest bardzo trudno im widzieć, tak? Oni głównie chodzą po nocy, kiedy ludzie śpią i wtedy mają spokojne i nie są bezpieczne, tak? Oni się czują bezpieczne. Ale na przykład tego Iwa, on, pamiętam, że z nim w jednym momencie byliśmy bardzo niepokojone, bo on chodził na Słowację, tam było taki, nie wiem jak to jest po polsku, taki centrum, gdzie się regulujecie śmieci, taki tak, wielki, wielka tak, sloga tak, fundowany przez Unię Europejską. Tak. Tylko, że to było blisko las, pełno dziur i tam chodziło, wszystkie zwierzęta chodzili tam po śmieci i jedyne niedźwiedzie, które chodziło, to było tej Iwo. Znaczy chodziły, bo tam odpadki znajdowały i zjadały? Dokładnie, dokładnie. Tak, takie wielkie śmietnisko jakby dla nich to było. Tak, bo my chodzimy tam, gdzie te niedźwiedzie spędzają dużo czas, my potem chodzimy i sprawdzimy. Gdzie to, co tam było ciekawego? No. Także tej lokalizacji daje u nas też bardzo, bardzo ważna informacja, bardzo wartościowa. No i tak chodziliśmy i nawet była rozmowa z Słowakami, czy coś ten może powinno zrobić. On też chodziło po śmiecznika na kontenerów i mi się wydaje, dzięki temu, co miał tej obroży, nie strzelili, bo na Słowacji tam nie ma tam żartu, tak? No zaraz, czyli dlatego, że wiedzieli od was, że was interesuje jego los, ten niedźwiedź, bo ma obrożę. Tak, bo ma obrożę, widzieliście, no to dobra, to jest walane, no to nie strzelamy, tak? I on teraz, no on już przestał być problematyczny, w jednym momencie, nie wiem, czy tej hormony, czy jakoś cokolwiek, no, czy on był tak wystrzelny, i on po prostu zaczął podróżować. I teraz jest na Ukrainę i może pojedzie do Rumunii. Dobrze, a powiedz mi trochę o biologii tego zwierzęcia. Ty mówisz, że on sam. Tak. Zaraz, w którym momencie niedźwiedź, nie wiem, spotyka się z niedźwiedzicą? Jak to wygląda? No bo ty mówisz, Iwo, bo to taki samotny samiec, tak? Tak, no niedźwiedzie mają taki tryb życia samotny, tylko niedźwiedzica z młodymi. Oni są. Oni otworzą taki grupę rodzinne od półtora do 3 lata mogą być razem. Ale też jest bardzo często, czy niedźwiedzica podczas ruja, na pierwszy rok, jak te młode mają półtora rok, no to wtedy zostawia, czasami na zawsze i wtedy też szaleje troszkę. Dobrze, ale ten niedźwiedź sam, czy jest taki moment w roku, że on zaczyna
szukać niedźwiedzicy? Tak, to jest. A niedźwiedzica, niedźwiedzia na wiosnę, na tak? Wiosnę. No ale Iwo tego roku miał rok. Ile on, nie wiem, ile on ma. Lat. On ma 5 lat. Iwo tego roku na wiosnę nie znalazł onej niedźwiedzicy. No tego nie wiemy, bo on trochę. On zostawił no przez kilka dni, dwa tygodnie Wieszady i teraz tam, gdzie jest na Ukraina, na pewno tam coś się znalazł. Tak? A wśród waszych niedźwiedzi, które obserwujecie, macie jakąś niedźwiedzicę z młodymi? Nie mamy w tej chwili. Mhm. Więcej samców jest niż samiec? Samic? Tak, mamy więcej samców niż samica. Samica mamy 3. A powiedz jeszcze, bo to na początku było, ja do tego nie wróciłam. Jak wy łapiecie niedźwiedzie? Do jakiegoś dołu one wpadają? Usypiacie jakimiś strzałami z daleka? Oni są złapane albo na takie klatki. Czy, ale tam jest jakaś, coś jest dla nich, jakiś tak. przysmak, tak? Co tak, takiego, tak, tak. Na przykład jakieś mięso, czy co? Na przykład mięso, albo wstrągi. Aha, rozumiem, czyli ryby. I on wchodzi do tej klatki i ta klatka opada. Przysamika. Tak, to jest jeden sposób. Tak, to jest jeden sposób i następny sposób to jest taki, co się nazywa płatka pętlowa. To są takie atestowane z dobra amortyzacja i wtedy on po prostu złapa za łapę. Ale to straszny stres dla takiego niedźwiedzia, prawda? Ja nie wiem, oczywiście to jest stres i dla niedźwiedzia, i dla nas, i dla wszystkich, tak? Ale to my cały czas robimy to bardzo szybko. Czyli tak, dobrze, a skąd wiecie, że on tam, bo tam wiecie, że tam jest pułapka i tam lokalizujecie, że on tam w tym momencie jest, tak? Skąd wiecie, że niedźwiedź został złapany? No bo jest system alarmowy, więc my sprawdzimy codziennie, rozumiem. Mamy taki system alarmowy. I wówczas, tak, i wówczas szybko jedziecie tam, gdzie jest ten niedźwiedź. Tak. Niedźwiedź, załóżmy, jest trzymany za łapę, tak? Tak, na przykład. Ciągle zestresowany i w ogóle? Nie? Zawsze. Oni... Ja nie jestem pewna, mi się wydaje, ja osobiście bardziej preferuję, nie? Tej pułapka pętlowa niż na klatka. Bo na klatka to się zamyka, on jest zamknięty, a tak on, okej, to jest tak złapany na łapa, ale on jest w lesie, tak? Nie jest zamknięty. No dobrze. Ta się to tak naprawdę nie wiemy, nie? Czy, nie wiecie, czy jeden jest lepszy, czy nie drugi, ale ten pętle, myślę, że są bardziej bezpieczne. Dobrze, i przyjeżdża co? Lekarz weterynarii, który... No, wtedy siedzi cała ekipa. Tak. I lekarz weterynarii to ocenia, jaki waga ma. I wtedy strzela. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, taki wert. Mhm. Rodzaj takiego, wylatuje szybko, taki rodzaj strzykawki na końcu z igłą. No i wtedy to tam ma tej anestezję. Tak, znieczulenie i uśpienie. I wtedy on już spokojny. Jest spokojny. Ale to czekaj, dotykacie go w momencie, gdy on śpi, czy on jest taki, nie śpi, ale jest taki zupełnie oszołomiony i spokojny, czy musi spać? Nie, on musi spać. Musi jednak spać. Wtedy czekamy jakoś 15 minut i oceniamy, i jak on już śpi, no to wtedy w ciągu godzina jest wszystko robione. Wtedy to przeżycie dotykać niedźwiedzie, ale myślę, że to nie można go tak, wiesz, wszędzie nie, dotykamy, nie należy. Nie, wtedy tak naprawdę robimy to tak szybko, czy nie mamy czasu, bardzo wypełniamy protokoł, godzina było dawane tej zastrzyki, która godzina on spał. Bo jak długo on śpi? Mniej niż godzina. I tyle to jest wasz czas, żeby go... Tak, tak. I wtedy dostaje antidotum i też obserwujemy, tak? I wtedy on się obudzi powoli i też obserwujemy. A wy gdzie jesteście w tym czasie, jak on się obudzi? Nie, my spróbujemy tak być tak i trochę daleko, czy też nie przeskasać, czy nie stresować, ale lubimy kontrolować ciągle. Znaczy chcecie zobaczyć to, że wszystko jest w porządku, tak. Że wstał na własne nogi, no bo on, rozumiem, leży, prawda? Wówczas, gdy go obrączkuje. Wstał i sobie poszedł. Wtedy ważymy, pobieramy krew, robimy też... Które, jak ważycie? Przepraszam bardzo, jak się waży niedźwiedzia? No to mamy chłopak z Tarzanskiego Parku Narodowego. Który co? Dźwiga niedźwiedzia? No, mamy taki materac. Mamy tak, a, to, rozumiem. Tak samo jak dla ludzi. Tak, no? Tak, wtedy, tak. Podnoszą. Podnoszą i mamy taki waga, mamy tlen, mierzymy cały czas, jak po prostu na operacja, tak? Mamy wszystko bardzo dokładne i minimum mamy jeden weterynarz, czasami dwa, bardzo często dwa. A nie zdarzył się jakiś niemiły przypadek? Nie. Oby nie. Odpukać? Ale to jest ryzyko zawsze, nie? Usypianie zawsze jest ryzyko. Tak samo jak z człowiekiem, ze zwierzęciem. Ludzie mają operację, zawsze masz taki mały. Jakie masz, rozmawiamy, państwo nas słyszą w niedzielę, rozmawiamy kilka dni wcześniej, jakie najbliższe plany? Teraz jesteś w Krakowie, a znowu wyruszasz, tak, szukając niedźwiedzi? Tak, teraz w ten czasu do Francji, bo jest tam taka konferencja europejska i międzynarodowa, ochrona przyroda w Montpellier. I tam, no, idziemy tam prezentować nasze wyniki o niedźwiedzia.
I potem to będziemy w teren, bo ciągle chodzimy za tej naszej niezwiedzie, nie? Sprawdzimy tej lokalizacji, co nie robili, też zbieramy odchody, próba odchody, mierzymy stres, pasożyty, różne. A bo znaczy stres można zmierzyć, badając odchody? Odchody i włosy. Oho, Holenda. No. Śmieszne. Tak. I co jest, czego jest więcej? W kupie to, niedźwiedzia, jeżeli jest zestresowany. To jest taki hormona, taki kortyzol, no, który jest w kupie i wtedy on, kortyzol w kupie ci da informację o krótkoterminowy stres, w sensie tak, co miał ileś godzin temu, tak? I tej kortyzol na włosy, to się daje stres taki długoterminowy, w sensie taki wiele czas, nie? I to też chcemy robić taki mapa stresu. A, w których miejscach, być może geograficznych, niedźwiedzie są najbardziej zestresowane? Miejsce i na ten sam areła, gdzie te niedźwiedzie, bo oni nie są terytorialne, ale na ten sam areła to też będziemy badać. To jest teraz, często badamy tej wpływ do karmiania na niedźwiedzia, bo oni bardzo często korzystają miejsce do karmiania na ssaków kopitne, na dzika, na jelenia. I to ma dużo wpływ, bo no, wiesiady prawie wszystkie niedźwiedzie korzystają i jedna trzecia dieta to jest kukurydza. To niekoniecznie ma być dobre dla nich. No tak, problem do karmienia, tak. Ostatnio dużo zajmowałam się nowelizacją ustawy o myślistwie, gdzie były przecież NGOsy, chcą, żeby zaprzestać do karmienia zwierząt. Cały wielki problem. Ja nie wiem, czy tego tak powinno być zrobione, czy przestać od jeden dzień do drugiego, bo to na pewno będzie powodować takie problemy, nie jest tak, widziane, tak. Ale to powinno być regulowane na pewno. Słuchaj, no to spotkamy się za kilka miesięcy i opowiesz, co się wydarzyło w międzyczasie, jak posuwa się projekt i czym ty się zajmowałaś. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Nuria Silva Fernandez była naszym gościem. Dziękuję. Weekend Radia Tok FM. Reklama. Formule 1 lato, ale Mercedes nie zwalnia. Tajemnica sukcesu to najlepsi kierowcy w najlepszych samochodach. A jaka jest formuła na Mercedesa w letniej ofercie? Niższe raty lease and drive i czteroletni pakiet gwarancyjny w cenie. Od 899 zł netto miesięcznie za Mercedesa klasy A. Tylko do końca września. Szczegóły na mercedesnastart.pl. Formuła na lato w salonach Mercedes-Benz. Kino Konesera. Projekt sieci kin Helios na 4. Kołobrzeskim Festiwalu Filmowym. Kołobrzeg 6-9 sierpnia. Zapraszam, Tomasz Raczek. Proszę pani, rabaty do 15% na kuchnię Black Red White. Tylko do 27 lipca. Nowoczesne i klasyczne meble kuchenne nawet 15% taniej. Więcej w salonach i na brw.com.pl. Meble Black Red White. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 26 lipca, minęła 20. Informacje Tok FM. Filip Kekusz. Chris Froome po raz drugi zwycięzcą Wielkiej Pętli. Po finale na Polach Elizejskich zakończył się Tour de France. We wtorek odbędzie się nadzwyczajny szczyt NATO. O spotkanie poprosiła Turcja. Drugie referendum w sprawie niepodległości Szkocji jest nieuniknione, uważa jej były premier Alex Salmond. Brytyjczyk Chris Froome z ekipy Sky zwyciężył w Tour de France. W klasyfikacji generalnej wyprzedził dwóch zawodników grupy Movistar, Kolumbijczyka Nairo Quintana i Hiszpana Alejandro Valverde. Froome po raz drugi wygrał Wielką Pętlę. Poprzednio na najwyższym stopniu podium w Paryżu stanął w 2013 roku. Rok wcześniej był drugi. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, uplasował się w klasyfikacji generalnej na 28 miejscu. Słuchasz informacji Tok FM. Będzie nadzwyczajny szczyt NATO. Ambasadorowie krajów członkowskich zbiorą się we wtorek na prośbę Turcji, by rozmawiać o walce z Państwem Islamskim, a także partią pracujących Kurdystanu. W ostatnich dniach rząd w Ankarze rozpoczął naloty na pozycje dżihadystów. Przy okazji w Iraku otworzył drugi front i zbombardował obozy właśnie Kurdów z partii PKK. Liderzy partii odpowiedzieli, że taki ruch kończy rozpoczęty kilka lat temu przez Ankarę proces pokojowy. Na oficjalnej stronie partii pracujących Kurdystanu ukazał się oficjalny komunikat, w którym liderzy ugrupowania oskarżają tureckie władze o to, że znowu chcą wciągnąć Kurdów w wojnę.
Drugie referendum w sprawie niepodległości Szkocji jest nieuniknione, twierdzi były szkocki premier Alex Salmond. Jako przyczynę podaje politykę Davida Camerona. W wywiadzie dla BBC Salmond, obecnie deputowany Szkockiej Partii Narodowej, twierdzi, że premier rządu w Londynie nie wywiązuje się ze swoich obietnic poszerzenia autonomii Szkocji. Co więcej, Szkoci boją się, że z powodu planowanego unijnego referendum na Wyspach będą zmuszeni wbrew swej woli opuścić Unię Europejską. Po trzecie, nie podoba im się polityka oszczędności, którą wprowadził Londyn. W plebiscycie, który odbył się we wrześniu zeszłego roku, Szkoci odrzucili propozycję niepodległości. Premier Bawarii Horst Seehofer żąda podwojenia funduszy na pomoc dla uchodźców, które rząd w Berlinie przekazuje krajom związkowym. Politek mówił o tym w rozmowie z tygodnikiem Welt am Sonntag. Problem uchodźców postawił Bawarię w absolutnie krańcowej sytuacji, a dla jej rozwiązania potrzebne są nie tylko pieniądze, lecz także skuteczne zmiany strukturalne. Seehofer opowiedział się również za wydalaniem z Niemiec osób składających wnioski azylowe bez rzeczywistych podstaw. Wzywa, by uznać Albanię, Kosowo i Czarnogórę za bezpieczne kraje pochodzenia. Za pół roku Bydgoszcz będzie miała swoją spalarnię śmieci. Dobiega końca budowa najnowocześniejszego tego typu zakładu w Polsce. Spalarnia będzie mogła przyjąć rocznie 180 tysięcy ton odpadów. Z Bydgoszczy, Torunia i ościennych gmin. Agnieszka Wynarska. Ze spalania śmieci powstanie energia cieplna i elektryczna. Pierwsza trafi do miejskiej spółki ciepłowniczej, druga na wolny rynek, zapowiada prezes spółki ProNatura, która buduje spalarnię, Konrad Mikołajski. Jest tutaj spółka D-Energia, która nas podłączyła do swojej sieci i będziemy tą energię sprzedawać na wolny rynku, gdyż prawo nam na to zezwala. W spalarni będzie pracować 50 osób. Właśnie zaczynają szkolenia. Ta nasza instalacja jest pierwszą w Polsce. Jesteśmy liderami i to powoduje, że nie ma gdzie w Polsce przećwiczyć tych pracowników. I ta kluczowa kadra będzie ćwiczyła we Włoszech. Tam się będą szkolić. Na przełomie sierpnia i września odbędą się pierwsze rozruchy. Pełną parą spalarnia ruszy 1 stycznia. Jej budowa kosztowała 455 milionów złotych. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska. Pogoda. Nocą opady jedynie na krańcach południowo-zachodnich, poza tym spore przejaśnienia na termometrach od 8 do 13 stopni. W poniedziałek przelotny deszcz niemal w całym kraju, sucho jedynie na północnym wschodzie i w okolicach Trójmiasta. Temperatury zbliżone do dzisiejszych od 20 do 23 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Co najlepsze w TOK FM. Zaczynajmy w imię sztuki. W imię Boże, pani. No muszę pani, państwa no, to... pogodzić. Czy państwa, czyli profesor Zbigniew Mikołajk w ostatniej niedzieli, jak zwykle w każdą ostatnią niedzielę miesiąca i nasz gość specjalny, osoba bardzo istotna. Bardzo specjalny, wyczekiwany. Wybłagany od losu. A minuty lecą. Ale okazuje się, że zdyscyplinowana jest pani Anda niezwykle. Ja bardzo. A my ja bardzo. Nie. A my sobie, jak to Polacy, wy macie więcej. Wy macie więcej minut. Ja jestem przyzwyczajona do tego malutkiego formatu. Do tego malutkiego kilkunastu minutowego. A pani sobie może na to pozwolić, bo pani sama z siebie jest ogromnego formatu. Nawet jak formatu. Milczę w radiu. No pani Anda pięknie milczy, to fakt. Chociaż my musimy nadrabiać. My musimy nadrabiać, pani To już Anda. Wiemy, że Anda Rotenberg jest gościem ostatniej niedzieli w tym miesiącu, a rozmawiać będziemy o czymś, co bardzo się wszystkim podoba, czyli o guście. Tak, dlatego będziemy rozmawiać, bo tak się zastanawiałem, dlaczego ja to się na jakiś czas debatowaliśmy o tym guście i tak dalej. I w gruncie rzeczy pewnie dlatego, że jesteśmy z różnych względów zdegustowani. To... No, ale też powiedziane jest w przysłowiu, de gustibus non disputandum. Tak, czy w związku z tym... Znaczy nie możemy jednak tego zignorować, ponieważ sądy smaku to jest coś, co ustawia czasami dyskusję na pół Polski co najmniej, zwłaszcza w przypadku premier teatralnych, wystaw w zachęcie, dajmy na to, żeby daleko nie szukać. Parku miniatur. To nie jest kwestia smaku. To nie jest kwestia smaku, tylko to jest kwestia przekonań uczyć i przeświadczeń. Nie, przeświadczeń, tam powiedziała. Tak, ale jest pewien... Gust jest formą przeświadczenia, panie profesorze. Ja myślę, że w obecnych czasach tak. A kiedyś był kształcony. A kiedyś był kształcony, były miary, prawda? Były rozmaite oczywiście sposoby i budowania, edukowania. Do gustu. Do gustu. Jeśli ktoś nie miał gustu, żył bez guściu, tak jak ja dzisiaj,
To znaczy, że należy do klasy niższej na przykład. Ale chce pan powiedzieć, że to, że na przykład były kanony, to było dla tych tempaków, żeby oni wiedzieli, co jest ładne i co ma prawidłowe proporcje? Ja myślę, że w ogóle... Nie, oni byli kształceni do tego, jak należy, a jak nie należy. Właśnie. I guz był jakby elementem tego kształcenia. Tak. Żeby nawet jak mu się coś nie podoba, żeby się z tym nie wychylał, bo jest za głupi. Tak, i w związku z tym gust, nauka gustu była tą brzytwą, która oddzielała, tak jak już powiedziałem, idąc tropem tego, o czym mówiła pani Anda, była, nauka gustu była tą brzytwą, która oddzielała doły społeczne od społecznej, o społecznej góry. Ale dzisiaj mówienie o dołach społecznych, panie profesorze, jest niepoprawne politycznie i nie ma nic takiego jak doły społeczne. Ja jestem bezczelny. Ja uważam, że i są doły społeczne. No, dramat naszych czasów. One w ogóle często bardzo chcą być dołami społecznymi. No to czym innym jest decyzja, a czym innym jest sytuacja. Sytuacja. Natomiast one chcą być takimi dołami, które jednocześnie... utrzymując się w dołowatości swojej. Aspirują. Aspirują do tego, żeby być na przykład sferą rządzącą. I tutaj... No to już się pan posunął. To tak, na pewno z powodu niedawnych wyborów prezydenckich. Tak, pod wrażeniem wyborów prezydenckich. Oczywiście dlatego, że to też chyba względów, była kwestia gustu. Ale ja dzisiaj pałaci nie będę. Vox populi, vox dei. Ale Boże, czy musimy do tego IX wieku sięgać i w dodatku to uzasadniał władzę, porządną władzę imperialną, bo w końcu zostało sformowane przez tego, przez kogo zostało sformowane, na dworze tego kogoś, dobrze, przez kogo został bardzo dawno w państwie Franków, więc to tam, na te Franków, proszę, znowu jakieś polskie wybory prezydenckie. No to Rzęk. Powiedzmy Karola, to będzie lepiej. Wielkiego. Prawda? No, tak, to tam, u Karolingów. Pakwis granie. Tak, tam, u Karolingów. Dobrze. Zwanym po polsku Aachen. Wróćmy do gustu, proszę. Tak, to dlatego, że zagubienie jest takie. W tej nowej rzeczywistości. To w tej nowej rzeczywistości. Do Herberta, skoro pani Anda... No tak, wiedziałam, że to nastąpi. Ten moment z Herbertem, że wszystko jest kwestią smaku. Tak. Ja dlatego jestem zniesmaczony, dlatego mówię o... dołach społecznych. Brzydko mówię i co gorzej jeszcze, brzydko myślę o dołach społecznych, ponieważ doły społeczne w dzisiejszych czasach są z siebie zadowolone. Jedyna różnica między dołami społecznymi z czasów mojej młodości a tymi jest różnicą zasadniczą, ponieważ doły społeczne moich czasów, mojej młodości, uważały, tak generalnie, to jest oczywiście jakieś uproszenie, że jedynym sposobem dojścia do czegoś jest awans edukacyjny, kulturowy. Albo partyjny. No, powiedzmy sobie, że przepraszam, że przerywam, ale doły społeczne przejęły władzę w 1948 roku na przełomie, po 3 razy tak sfałszowanym, prawda? I te doły społeczne, które przejęły władzę, stały się górą społeczną. Ja bym nie mylił, pani Ando, tutaj, nie myliłbym władzy politycznej, o czymś zupełnie innym mówimy. Nie myliłbym władzy politycznej z sowieckiego imperialnego nadania, która posługiwała się pewnymi grupami, z milionami ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji. Ale oni którzy się bali cokolwiek powiedzieć, ci, którzy... Ludzie, dla których komunizm, niezależnie od tego, czym był, stał się szansą i coś im dawał. To znaczy... Władze sądzenia także. Dawał im
przede wszystkim możliwość awansu społecznego, kulturowego, edukowania się w guście i tego wszystkiego. Czyli paradoksalnie Polska podlegała degradacji ekonomicznej, rozmaitym politycznej represji i tak dalej. Ale paradoksalnie w tym wszystkim dokonywał się awans cywilizacyjny. Swoisty. I skutkiem tego awansu między innymi była rewolucja Solidarności, co się stało. To prawda, ale jest bo jeszcze doły, druga... Nieświadome doły to mogłyby dokonać, nie, tak sobie o tym myślę. Nieświadome i ogłupiałe doły, których pragnieniem jest tylko władza, mogłyby dokonać tylko przewrotu i anarchicznego jakiegoś, ustanowienia jakiegoś anarchicznego chaosu. Tymczasem ku czemu innemu rewolucja Solidarności, zwłaszcza tej pierwszej, jak ją sobie przypominam, i ona się z czegoś wzięła. Ona się wzięła z tego na przykład, że w roku 60 były takie badania, co trzeci bodajże robotnik czytał Przekrój i co drugi Inteligent. Z tego się wzięło. Natomiast... Między innymi, ale wracam też... do gustu. Natomiast po 89 roku, a zwłaszcza od początku lat 2000, jak patrzę już na pewną historię, bo mamy za sobą pewną historię, dokonuje się, od momentu zwłaszcza wstąpienia do Unii Matki, dokonuje się owszem awans ekonomiczny, gospodarczy, dotyczący jakości życia. Natomiast temu towarzyszy, czego byśmy ignorancja. Regres cywilizacyjny swoisty, mentalny. Estetyczny. Estetyczny i objawienia w postaci Chrystusa na placu Mickiewicza w Poznaniu, 5 metrów. Proszę. Chudy i złoty. Proszę mi opowiedzieć to o tak Chrystusie. To i tak nic w porównaniu z tym ze Świebodzina. No tak. Ten który ze Świebodzina... świetnie wygląda z pociągu, kiedy się jedzie i na pierwszym planie są te budy, jakieś śmieci, a w tle je góruje. No z pociągu, bo to jest... A z pociągu to, że... Tak, z pociągu, nie wysiadłam, więc jechałyśmy razem do Berlina i go podziwiałyśmy z pociągu. Tak, to była nasza podróż sentymentalna. Wiecie, że on stoi na prawach rzeźby ogrodowej. Nie ma W umowie, w ustawie prawdopodobnie ograniczeń co do wielkości rzeźby ogrodowej. I na tym to polega, bo wszelka inna rzecz... Jakie to pocieszające, zawsze marzyłam o takim w swoim ogrodzie. Tego brzydkiego Jana po drugiego z łukiem, to Rouen chyba, było, nie pamiętam gdzie, niedawno, ponieważ był wielki i strasznie brzydki, więc jednak obniżono, czy tę rzeźbę, czy też kazano... Cokół. Nie, tam był taki łuk. A to nogi? A on stoi na łuku, czy w łuku? Łuku. Zdjęto ten łuk, czy też... Przez to te glorie zabrano. Tak. No, ale Francuzi są dobrzy, bo oni u siebie znęcają się nad naszym Ojcem Świętym, a nam przesyłają równie brzydkiego de Gaulle'a, który stoi przed giełdą i konkuruje z palmą. Tak. Jedyna pociecha jest na jednej nodze. Tak, ale to właśnie to. My mówimy o zaśmieceniu ducha krajobrazu czymś takim. To znaczy ma być wielkie, śliczne, to jest tak naprawdę. Przepraszam najmocniej. Ta palma jest doskonałym przykładem. No to jest funkcja. Pamiętam, pani też zapewne, mieszkania takich drobnomieszczan strasznych z palmą tak zwaną w kącie, wieś. No była tak. Tak, i to jest ta palma. Na środku dywan panna przeniesiona. Przepraszam, palma. Słucham? Na środku dywan palma w kącie. I stolik okolicznościowy. Tak, oraz meblościanka najlepiej jak błyszczała się mocno i była ciemna. Taka porządna, solidna, żeby ta płyta pilśniowa, która pod tym lakierem jest pociecha z pomnikami, panie profesorze, polega na tym, że na szczęście, mało kto im się przygląda tak naprawdę. Ten de Gaulle tam stoi. Czy pan może z ręką na sercu powiedzieć, że pan stanął przed de Gaulle'em i go dokładnie sobie obejrzał? Bo ja z ręką na sercu mówię, ja nie zrobiłam tego nigdy. A ja tak. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z prezydentem, to znaczy figurą prezydenta, który miał gust i który był znakomitym pisarzem poza tym. No ale
to rzeźba nie oddaje tej wielkości. A pani Ando obejrzała dokładnie tego? Tak, rodzaju? Bo ja byłam zamieszana w różne rzeczy. Mam zaszłości. Starałam się temu sprzeciwić, ale zostałam zakrzyczana. Poza tym dosłowność, swoista dosłowność, to znaczy... To jest zdojmujące, że jest to taki, z jednej strony patos, który wyraża się przede wszystkim przez wielkość, ogrom tego, tych konstrukcji, a z drugiej strony swoisty realizm, a jeszcze i jednak jakąś, nie wiem, XIX-wieczną metaforyzację, która ciągle pokutuje w tym XXI wieku. I będzie pokutować, ale... Taki romantyzm czwartego gatunku, prawda? Ale wróćmy do tego, dlaczego to się dzieje. No, właśnie. Mamy demokrację i wolność. I wiele osób uważa, że funkcją tej wolności jest to, że wszyscy mają takie same prawa, co jest prawdą. Tylko nie wszyscy wiedzą, że w momencie, w którym on realizuje swoje prawo w przestrzeni publicznej, to narusza moje prawo do życia w ładzie wizualnym. I ten konflikt jest nierozstrzygnięty przez polskie prawo. Bo kiedyś na straży tego ładu wizualnego stały ciała na wszystkich szczeblach. Gminnym, miasta i państwa były instytucje, które wydawały zezwolenia. Ale to było w ustroju, który był opresyjny. I teraz jak się wywaliło wszystkie opresyjne ciała, to się razem z tym w tej kąpieli wylało to dziecko estetyczne. No właśnie i dlatego jest jak jest. I o tym mowa, to znaczy właśnie, że komunizm w Polsce, niezależnie od tego, co byśmy powiedzieli, miał pewne ambicje kulturowe. To znaczy... Komuniści, ci przywódcy wstydzili się jakby swojej plebejskości. No może co drugi. Co drugi. To i tak nieźle. Teraz nikt się nie wstydzi. Teraz się nikt nie... To się, przecież jak wracam do tego, co można byłoby nazwać wyborami prezydenckimi. Chociaż to nie były wybory. To był taki jarmark. Karnawał znowu 17 rzędu. Jeżdżenie po Polsce, smakowanie bab drożdżowych, bigosu, przyśpiewki ludowe. To kacepeja się rozgrywała wszędzie. Plus do tego orzeł biały w koronie, ale sztandary powiewały. Bóg honor ojczyzna. Bóg honor ojczyzna. No, rozdawanie kawy, jabłek. No, tak. Mnie się natychmiast przypomniał Albin Siwak, który w stanie wojennym, gdzie Polska była ogromna, a on budował osiedle i gotował zupę tym robotnikom. Ze swojej brygady. Tak, tak. I telewizja pokazywała tego Siwaka. Tak. Z ludu. Tak. No ale widać, że wzorce sprawdzone sprawdzają się w każdej epoce, systemie demokratycznym, pseudodemokratycznym. Po poetyce akademii szkolnej oraz mszy to wszystko było włączone. No bo to jest to pan się lepiej znacznie na tym zna niż ja, ale istnieje potrzeba ceremoniału i on w pewnych momentach jeden rodzaj ceremoniału przechodzi w drugi. I tworzą się takie, powiedziałabym, ceremonialne wolapiki, które obejmują, jak gdyby są taką syntezą wszystkiego. Zlepkiem raczej. Tak. No, chciałam, że tak. Bo synteza to już jest słusznie, no może ale, tak, bardzo przepraszam. Myślę, ale nie, bo utraciłam dyscyplinę słowa. Szukanie właściwego terminu, bo trzeba znaleźć. No dlatego powiedziałam wolapik, bo na początku... Mismasz możemy też mówić. Ceremonialny hasior. Jarmark ceremonialny. To nie, jarmark. Z całym szacunkiem dla hasiora. Jednak. I dla jarmarku. Jarmark to jednak jest... Dzisiaj już nie. Dzisiaj już... jarmarki na przykład dewocyjne, bo ja podziwiałem jarmark w Sulisławicach. Nie wiem, czy pani zaszczyci mi. Nie. Gdzie jest ośrodek kultu maryjnego, jest słynna Matka Boska uprowadzona przez ikona ruska czczona. Ale żeby ktoś wiedział, że to ikona, to by nie czcił, ale nie wiem. Podobnie jak Matka Boska Częstochowska jest ikoną.
ale ta jest ukradziona. To jeszcze lepiej. Żołnierz polski z 1620. z 1612 roku. To pamiętamy, tę datę. Tak, Rosjanie lepiej ją pamiętają zresztą niż my. Bo zjedliśmy im bibliotekę pierwszą. Smaczna była. Ona była w czasie oblężenia Kremla. Gdzieś bronili się Polacy i zjadali wszystko, co było ze skóry. Pasy chociażby, czy buty. Natomiast w gorączce złota. Ponoć to jedni mówią, że to prawda, drudzy, że legenda. I biblioteka kremlowska była sporządzona na skórzanych zwojach. Świetnie się... Wołowa skóra. Świetnie się to żuło. Po ugotowaniu, ale inni twierdzą, że w innych okolicznościach ona została zniszczona niż wtedy. Więc tam pod tą świątynią, właściwie to są dwie świątynie, stara, barokowa, nieduża, i XIX-wieczna, taka neogotycka, na wzgórzu, rozciąga się w dniach świątecznych jarmark. Absolutne królestwo chińszczyzny. Kałasze, żółwie ogrodowe, wszelkich różańce, Matka Boska Częstochowska i Matka Boska Sulewicka, Made in China wszystko. Irokezy takie naklejane na głowę, piszczałki. Byłem zachwycony tym wszystkim. No właśnie mówię, mnie się to bardzo... To jest, bo ta ludowa... Ale ta ludowość została sprowadzona tam z Chin i to jest... No, wie pan, plastik. Globalizacja. Ale skoro mówimy o świątyniach maryjnych... Dlaczego globalizacja w Sulisławicach musi mieć skośne oczy i plastikową... No, bo tam jest najtańsza, no, bo może być indyjska, ale tam już chyba się skończyło, bo jednak... rządzi światem ekonomia i czy ona ma skośne oczy, czy ona ma taki piękny... nadwiślański zakrój oblicza, pszenno-buraczany, tam żytnio-buraczany. Pszenno-buraczany. Żytnio-buraczany. No dobrze, nie będę się spierać z panem o kolor zboża, ale chciałabym wrócić do sanktuariów, bo nie wiem, czy pan widział licheń. Wolałbym nie. Ja z daleka, niestety. Ja też tylko z daleka, ale widać. Ze Świebodzina też z daleka. Wolałbym nie. Rzecz polega na tym, że coś w tym jest, w tej grozie wielkości, bo to jest taka groza, która mi z tego się wyłania. Znaczy... To jest pokazanie władzy. Nie tylko. To też jest, mam wrażenie, kompensacyjne. To znaczy... Duchowość marna, w związku z tym przetwórzmy tę marną duchowość, to znaczy zasłońmy tę marną duchowość i marną moralność wielką strukturą, która okaże, pokaże, zademonstruje, ale jednocześnie tak jak pani powiada, władza. Władza. Panie profesorze, teraz a świątynia moje, opatrzności, rządy, jak mówił. A świątynia opatrzności, ta wielka wyciskarka do cytryn. No to jest, to jest budynek o proweniencji faszystowskiej, jeśli chodzi o formę. Żywcem przeniesiony, jeśli chodzi o samą stylistykę z EUR. Nie, z Mussoliniego. Jednak tylko skala u Mussoliniego nie była aż tak wielka. Jednak EUR, na przykład Koloseo Quadrato Mussoliniego. Ale są bardzo, ale dlatego, że one trzymają, ale tam są budynki, one trzymają skalę. Dopiero u Hitlera ta skala urosła, żeby się ta jednostka zgubiła w kontekście wielkiego budynku. Ja bym powiedział. Ale ma pan na myśli Licheń. Licheń i... To bawarski gust, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o świątynię opatrzności, to ja bym powiedziała, to jest przeskalowany Mussolini i troszkę być może przypieprzony, przysolony, tak doprawiony. Sosem monachijskim. Berlin też nieźle. Norymberga, bardzo tak, Norymberga. Norymberga, tak. Ale co, jakie to w państwu budzi estetyczne odczucia? Nie, no, groza. Znaczy, estetyka jest żadna, raczej skojarzenia związane z tym, czemu służyły te, jakiej ideologii służyły te budowle. A gdyby ją pozłocić całą, to wtedy jak byłoby? No wtedy byłoby jak w Abu Dhabi. I ja bym wolał Abu Dhabi jednak.
Przynajmniej... Tylko kto byłbym... Bo w tym momencie potrzebny byłby nam jakiś Harun al-Rashid. Ja mam wrażenie, że nasz nowy prezydent Elek, który rozdaje te 300 miliardów. Ja czekam jak wróbel na to, aż ja myślę, że to jest tak, że po pierwsze prezydent nie ma budżetu, więc nic nie może rozdać, ale zawsze może powiedzieć, nikt wam nie da tyle, co ja wam obiecam. No to może powiedzieć, ale... Powiedział ja widzę, to wiele razy. Ja nas mam bardzo wrażenie, cieszy. Że teraz tak, bo ja ciągle, skoro mówimy o Wilanowie, a tam ma być przecież ta impreza. Jaka? Tam będzie przysięgał. W świątyni opatrzności czy w pałacu? No, świątynia jest tuż obok i co więcej, ze zgrozą się... A to już pan zna scenariusz. Dobrze poinformowana osoba. Socjologia tego wszystkiego jest bardzo fajna, bo uważano, że miasteczko Wilanów to jest stolica... A oni głosowali na prezydenta elekta. Podrasowanych słoików, czyli lemingów takich lepszych, wielkomiejskich, tymczasem słoik jest słoikiem, powiem brutalnie, i słoik głosuje tak, jak mu jego małorolne sumienie nakazało, to znaczy na... Panie profesorze, pan dzisiaj chce się narazić wszystkim. Pan pójdzie do sądu i będzie pan po prostu musiał zapłacić jakieś kary za to, co pan teraz mówi tutaj. Bo wolność słowa należy do tych, którzy mają władzę. No to trudno, poddam się. Kto ma media, ten ma władzę, więc możemy, ergo profesor Mikołaj, kto ma władzę razie, w tej chwili. Na razie, to tak, ja się tym nie przejmuję, bo podczytywałem pewnie pani też w internecie listy proskrypcyjne. Na nich jestem. No ja jestem też na tej liście ale w dobrym towarzystwie, więc bardzo przyjemnie. Z obiecanką taką, że najpierw internować, a później ekspulsja. No więc czekam. Pan, tak? Tak. W godnym towarzystwie, tak jak pani Anda zresztą o tym. No więc ja to już mam... A poza tym jestem stary, zmęczony. Tak, ja się też nie martwię. Nawet z ciekawością wypatruję jakichś takich... No właśnie. I teraz... Pierwszych jaskółek tej... Ale ja nie czytam w internecie takiego, bo nie mam czasu. Nie, ale... Po prostu nie to, żebym był zapiekłym tego czytelnika, ale zdarzyło mi się przeczytać to tak. Ja już kiedyś musiałam pani Andzie powiedzieć, zaprawda przy innej okazji i w Andymaterii, że tak. Wczytałam się bardzo starannie. Ja natomiast w przeciwieństwie do pani Andy miałam więcej czasu w Blusk pod adresem pani Andy i cały czas mam wrażenie, kultura że Blusk tego rodzaju to jest jednak jak order w naszym kraju. No, też zdewaluowany. Tak, to jest... No Blusk jest zdewaluowane. Tak, hejterstwo jest już jakimś takim normalnym zjawiskiem. Marnego rzędu. Jak trzeba by było stanąć twarzą w twarz do mnie i ze mną porozmawiać i zmierzyć się jeszcze na poziomie merytorycznej rozmowy, no to takich odważnych byłoby mało, ale... To zawsze tak ale jest. Anonimowo, bezkarnie... To są specjaliści od napisów ustępowych, jak to się mówiło. To znaczy, że oni są... To tak ewoluowało do dzisiejszych czasów. Tak, to dostały narzędzia. Technologia w służbie napisów ustępowych. Nie, no to się wzięło... Cegłowskiego z Nowego Wyrazu z lat 70. Jeden z najważniejszych polskich esejów to powinien być o napisach ustępowych. Ja mam wrażenie, że ktoś powinien ten tekst dzisiaj przedrukować, żeby... Ale wie pan, to jest tak, że chcemy coś powiedzieć, bo nas rozpiera i musimy. Wracam do mitologii. I jak już nie możesz utrzymać w karbach swojej dyscypliny, prawda, to szepczesz trzciną. Tak. Król Midas ma ośle uszy. No tak. Tylko, że to szeptanie, no jednak wyrażenie król Midas, to pięknie. Ma ośle, to ładnie brzmi, w tym jest szelest trzciny. No ale ta trzcina okazało się miała też uszy. No, nieco więcej miała usta też. Tak. Natomiast tutaj, to co to te napisy ustępowe z internetu, to hejterstwo, no to nie ma. Ale z guście, totalne bez guście. Ale to wciąż rozmawiamy o guście. Tak, wbrew pozorom rozmawiamy wciąż o guście, tak skacząc z lewa na prawo. Chociaż... Za kosami.
I to jest uzasadnione. To jest taka forma dygresyjna, bardzo rozbudowana. Tak, tak, taka, jak zawsze z panem profesorem. Nie będziemy definicji tutaj. Nie, nic nie będziemy definiować, natomiast gdybym zadała państwu pytanie takie, co się panu podoba, co się pani podoba, to jak brzmiałaby odpowiedź? No zaraz sobie spojrzymy w oczy i powiemy sobie, mnie się podoba profesor Mikołajko. A mi się podoba, prawda? Pani Andrzej. I oczywiście już mamy z głowy. A mnie się państwo oboje podobacie. No to mamy to towarzystwo wzajemnej adoracji. Czyli mnie, to mamy czysty heglizm. No właśnie. Teza, antyteza, synteza. To było... która przeszła w marksizm potem, płynnym ruchem. W każdym razie do trzech razy sztuka, jak mówią hegliści. To było zawoalowane pytanie o to, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze w kwestii gustów, zwłaszcza tych masowych tak zwanych. To znaczy, czyja to wina? Historii. To znaczy tak. Historii i charakteru. Znaczy, mnie się jednak czka tym lederem i tą prześnioną rewolucją. Tym nieuprawnionym wejściem w cudze buty, mówiąc krótko, przejęciem wszystkiego, co się, da, z nieumiejętnością skorzystania z tradycji, której się nie wytworzyło. I wstyd za to, cośmy już sobie sami zrobili. Dlatego burzymy pomniki. Dlatego stawiamy nowe. Nie tylko, ale burzymy przede wszystkim, bo się wstydzimy, żeśmy je kiedyś postawili, prawda? Dlatego nie mamy szacunku dla pewnych miejsc, takich, które szczególnie miejsc związanych z kulturą, i spokojnie jesteśmy w stanie sprzedać restaurację, w której toczyła się historia literatury i filmu polskiego na ulicy Foksal, pod sklep z butami. We Francji to by nie było możliwe. We Francji jak coś, jak jest restauracja czy kawiarnia De Mago, albo Café Flore, albo Coupole, to ona tam zawsze będzie, bo Francuz jest dumny z tego, że tam przychodził Jean-Paul Sartre, że tam śpiewała... To samo jest w Italii, oczywiście, Café Greco, tak. W Anglii, gdzie są knajpy, które sięgają głębokiego średniowiecza i Robin Hooda. Dokładnie. A u nas jest kompletny brak ciągłości i w związku z tym ten rodzaj... Nieustające zerwanie. To znaczy nasza historia jest historią nieustających nieciągłości, nieustających zerwań. Bo jak się spojrzy na to dawne, tam gdzie były jakieś ciągłości nie nadwrężone przez historię, bo ja wiem, na Sandomierz, którym chociażby, czy na różne rzeczy na mojej Warmii. Na Zamość. Na Zamość, który też doznał pewnych nieciągłości. Ale jest renesansowym miastem idealnym. To jest miastem cokolwiek sztucznym, ale takim, ja patrzę na takie miasta, które rosły razem z życiem ludzi. Tkanka się rozwijała. I nawarstwiała się. Niezależnie od tego, że różne rzeczy się działy, że mieszczanie w pięknych renesansowych kamieniczkach polskich miast trzymali na najwyższych piętrach siano i wybuchały pożary, że był brud, syf i tak dalej. Jednak te podstawowe struktury, które nowoczesność, higienizacja i tak dalej, miast i to wszystko oczyściły z rozmaitych złogów, to wszystko było piękne. Znaczy, to nie tylko Polski dotyczy. Takim klasycznym, dotyczy Rosji. Bardzo dotyczy Rosji. Właśnie pani Anna wyjechała mi poniekąd z ust. Mianowicie Lenin umierając błagał z ludzi różnych z okolic i samego Stalina, żeby nie robił nic z mózgem, żadnych zwariowanych. To było ponoć najpiękniejsze. Się, że już miał ten mózg dosyć... Tak, no ale błagał Stalina, żeby tego nic nie robił. Jest takie... Boże, jak się nazywa ten norweski laureat, pisarz, później faszysta zresztą, autor głodu, Hamsun. Hamsun, jak zobaczył przed pierwszą wojną światową z góry Moskwę, kilkaset kopuł cerkiewnych, wieże, miasto przecudnej, mistycznej urody, to się rozpłakał. Że musi te bomby zrzucić? Nie. W latach 30. Stalin to zadał temu wszystkiemu śmiertelny cios. Wytyczył aleje, poburzył
różne zabytkowe rzeczy, kamienice, kościoły. To jest cała ta uroda, cały ten mistycyzm prawosławny, który stamtąd też jakoś się unosił, ten święty dym, to wszystko się rozwiało. Zostało zamienione w te potworne, potworne, niebywałej szerokości aleje. Ale tam też przyszło nowe. Chicagowskie wieżowce przeniesione do Moskwy, spotęgowane tam. Znaczy Chicago tutaj się było. Nie, no oczywiście. Zresztą tam zostało trochę takiej